Hejka, witajcie na moim kanale, jestem Anita i witajcie w kolejnym odcinku Back to School. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z haulem zakupowym przyborów do szkoły i ogólnie takich ubrań i rzeczy do szkoły. Zacznijmy może od przyborów. I jako pierwsze mamy tutaj ołówki z firmy Big i je kupiłam w Lidlu. Ja już mam je parę lat i naprawdę one mi się bardzo dobrze sprawdzają, więc mogę Wam je polecić. Kolejną rzeczą jest to gumka i podstrugiwaczka w jednym z kolorem niebieskim i mamy tutaj na środku takiego czarnego ptaszka. Jest on z firmy... Nie wiem jak to się czyta, ale tutaj macie właśnie firmę. I jego kupiłam w B1. Następnie mamy taki czarny cyrkiel i to jest chyba jedyna rzecz czarna z tych przyborów i to jest z tej samej firmy, co była właśnie ta podstrugiwaczka gumka. Ja mam praktycznie co roku nowy cyrkiel, ale one mi się po prostu psują. Albo mi się teraz rysiki gubią, albo po prostu to na zakręcanie na ołówek mi się psuje ten taki... taka śrubka jakby. Następnie mamy taki korektor. A, zapomniałam Wam powiedzieć, że ten cyrkiel kupiłam w B1. Następnie mamy właśnie taki korektor niebieski i on jest z firmy Tip X, coś takiego. I jego właśnie kupiłam w Lidlu. I ostatnia rzecz z takich przyborów stricte do pisania w zeszycie i do używania ich w zeszycie jest to... Są to długopisy z firmy Big i je kupiłam też w Lidlu. I te właśnie miałam też w tamtym roku i właśnie bardzo dobrze mi się nimi pisało. Dlatego je w tym roku też kupiłam i chyba mam nawet jeszcze parę z tamtego roku, ale mi się albo zepsuły te końcówki takie na dole, albo po prostu mi się już wypisały, bo praktycznie całe takie opakowanie wypisałam w tamtym roku. Więc w tym roku obstawiam, że też gdzieś około tyle wypiszę. Dodatkowo jeszcze je biorę do szkoły muzycznej. Przejdźmy teraz może do rzeczy takich bardziej do pisania zeszytów i tego typu rzeczy. No i jako pierwszy mamy tutaj planer, taki różowy i on jest Senseya i paru lat szukałam właśnie takiego planeru i on jest po prostu mój wymarzony, można tak powiedzieć, bo patrzyłam na wiele planerów, ale tam były właśnie te treningi, picie wody i takie różne rzeczy, które mi się właśnie w ogóle nie przydadzą, spotkania, urodziny też mi się w sumie nie przydadzą, kto ma kiedy urodziny, więc po prostu to było marnowanie stron i w ogóle, a ten planer jest po prostu taki jak chciałam, no i on ma tutaj właśnie datę, mój humor. Ma też plan dnia co godzinę od 5 do 22, więc to też jest bardzo fajne, bo właśnie w tych godzinach mniej więcej będę wstawać, więc mogę sobie praktycznie od początku dzień zaplanować. Mamy tutaj też mini listę zakupów, rzeczy do zrobienia na dziś. No i to, co będę jadła dzisiaj, więc... A, i jeszcze mamy tutaj notatnik mini. Więc to jest bardzo fajne i tych stron jest bardzo dużo, nie jest to tylko parę i wszystkie inne, tylko to są dosłownie wszystkie te kartki, to są właśnie zapełnione takimi samymi rzeczami i właśnie tego szukałam i bardzo się cieszę, że Sensei takie coś właśnie miał do zakupienia. No i następnie mamy zeszyty, mam ich chyba 14, cała sterta. I ja może Wam tak szybko po prostu pokażę, jakie mam. Mam na przykład taki różowy z takimi beżowymi kropkami, albo taki z krajobrazem, też taki do religii, kwiatki różne. I ja po prostu mam ich taki w jaśniejszych kolorach. Mam tutaj na przykład dwa takie same do polskiego, białe, niebieskie kwiatuszki. Ten chciałam przeznaczyć do WOS-u, po prostu żeby się motywować. Positive Energy. No i tak, ja właśnie w tym roku chciałam bardziej taką jaśniejszą estetykę. No i myślę, że mi się właśnie udało. Bo w sumie tylko ten cyrkiel mam taki ciemniejszy, a tak to mam wszystko takie jaśniejsze. I te właśnie zeszyty, zapomniałam Wam właśnie powiedzieć, gdzie je kupiłam. Właśnie je kupiłam w B1 i tam był bardzo duży wybór, bardzo ładne były zeszyty. Niektóre były takie trochę gorsze. Ale udało mi się znaleźć właśnie takie, jakie chciałam i bardzo mi się one podobają, nie muszę żadnych dokupywać dodatkowo w innych sklepach, bo na przykład moja siostra do biologii sobie nie kupiła zeszytu B1, tylko kupi sobie w naszym lokalnym sklepie. No i przejdźmy może teraz do ubrań, czyli powiedzmy, że mojej drugiej ulubionej części.
No i na pierwszy ogień mamy tutaj taki bezrękawnik czarny. On jest bardzo ładny. Mierzyłam dwa jeszcze inne wzory, ale ten był najlepszy. Właśnie on też jest czarny. Ale był jeszcze taki szarawo zielony, coś takiego. I na przykład on mi się nie podobał, bo on tak po prostu wisiał na mnie. Ale był też taki kremowy z kapturem, ale to było tak dziwnie jakoś szyte. Nie wiem, jakoś nie podobało mi się to, że tutaj był taki jakby golf, jakby nie wiem jak to określić, a tutaj dopiero zaczynał się kaptur i to tak, nie wiem, jakoś dziwnie wyglądało, nie dało się go odczepić, a poza tym był taki strasznie duży na mnie, a ten jest taki właśnie fajny, dosyć krótki, ale jednocześnie taki, żebym mogła na przykład bluzę pod niego ubrać czy coś. I jego kupiłam w Sinsayu i reszta właśnie tych rzeczy, które tutaj będą, to one też będą z Sinsaya, bo właśnie jak pojechaliśmy po ten planer, to przy okazji zrobiliśmy sobie zakupy. Miały być małe, a wyszło trochę więcej, bo ja mam też wspólnie z moją siostrą, ale ich tutaj nie przynosiłam, bo nie chcę jej grzebać w szafie i w ogóle, bo będziemy się po prostu wymieniać. Następną rzeczą jest to taka bluza. Biała, z czarno-złotymi napisami. Bardzo mi się ona podoba i ona ma tutaj na dole jeszcze takie ściągacze gumki, dzięki czemu ona może tutaj fajnie tak przylegać, a tutaj może być taka bardziej oversize'owa. Przejdźmy teraz może do mojej ulubionej rzeczy z tych zakupów na równi z planerem. Jest to taka czarna bluzka. Ona jest taka trochę krótsza i ma tutaj taki jakby prążkowany materiał, nie wiem czy go widać. Ona jest taka bardziej obcisła i mega mi się podoba i ja już mam po prostu na nią stylizację. No i przedostatnia rzecz to są takie spodenki, kolarki czarne i ja je kupiłam właśnie na WF, były chyba na promocji nawet, więc je po prostu wzięłam. No i ostatnia rzecz są to takie spodnie białe z takimi kieszonkami po bokach, to są takie dresowe dosyć. No ja nigdy nie miałam takich spodni. To są moje pierwsze białe spodnie, tylko na koncert miałam pożyczane od mamy, a tak to nigdy nie nosiłam nawet białych spodni. Więc się cieszę, że je wreszcie kupiłam, bo naprawdę mi się podobają. Mają tutaj jeszcze takie złote końcóweczki od sznureczków i dodatkowo jeszcze na kieszonkach mają takie złote guziczki i no, jak już mówiłam, bardzo mi się podobają. No i to były wszystkie rzeczy, które kupiłam na ten rok szkolny. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. No i widzimy się już za około tydzień w kolejnym odcinku Back to School. Pa!